poniedziałek jako przedstawiciel Fundacji Edarma razem z przedstawicielem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Byłem zaproszony jako ekspert na posiedzenie Komisji Parlamentu Europejskiego, która miała zajmować się propozycjami pani Mieńkowskiej i ewentualnymi zmianami do tej propozycji. Co jest ważne, to to, żebyśmy pamiętali, jakie de facto możliwości ma Parlament Europejski. To znaczy, jest to ciało doradcze i pomimo wielkiego hałasu, debat i kłótni, jedyne co mogą, to doradzać. Stąd bardzo lubią rezolucje, które nic do niczego nie wnoszą. Jak w praktyce wygląda procedowanie w takiej komisji jakiejkolwiek propozycji przedstawionej przez Komisję Europejską? Otóż praktyka niestety jest taka, że mogą debatować, mogą się kłócić, mogą wprowadzić jakieś zmiany w tekście, najczęściej nieistotne, językowe, nie wpływające na rzeczywistość. A potem całość jest zatwierdzana przez Parlament Europejski, bo inaczej za bardzo nie mogą. Nie ma żadnego przypadku, który bym kojarzył, i tak też jak wynikało z rozmów z urzędnikami unijnymi zajmującymi się tą sprawą, żeby Komisja czy Parlament jako całość mogli doprowadzić do zablokowania projektu nowej dyrektywy. Także to jest bardzo zła wiadomość. Bardzo dobrą wiadomością jest to, że podczas przesłuchania ekspertów przez tą komisję wszyscy eksperci oprócz przedstawiciela policji belgijskiej absolutnie byli przeciwko wszystkim propozycjom nowej dyrektywy. I tak jak usłyszałem, była to pierwsza od co najmniej w tej kadencji, a prawdopodobnie od czasów, kiedy pamiętają urzędnicy, z którymi rozmawiałem, pierwsza sytuacja, w której wszyscy eksperci zaproszeni przez komisję byli przeciwko proponowanym zmianom. Także to jest jakieś światełko w tunelu. Gdzie jest problem? Problem jest przede wszystkim w niekompetencji ludzi tam będących. I ja, i przedstawiciel Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego byliśmy tam na zaproszenie tak zwanego shadow reportera, posła Iwaszkiewicza, który jest tam po to, właśnie ten shadow reporter, jego funkcja tam jest po to, żeby przedstawiać alternatywne propozycje w stosunku do oficjalnego sprawozdawcy, czyli jak mówi się w języku brukselskim, reportera. Byliśmy jedynymi przedstawicielami nie tylko z Polski, ale z całej Europy Środkowej i Wschodniej, włącznie z Niemcami. Ani z Niemiec tam nie było nikogo, ani z Czech, ani z jakiegokolwiek innego kraju środkowoeuropejskiego czy wschodnioeuropejskiego. Także widać było, że ciężar tam poszukiwania ekspertów niestety leży daleko na zachodzie. Ale mimo tego ci eksperci, tak jak mówiłem, generalnie mówili jednym głosem. Taka ciekawostka, kto tam rządzi naprawdę, po dwóch godzinach tłumacze sobie wyszli, w związku z czym komisja skończyła swoją działalność, bo pracownicy techniczni stwierdzili, że jest 18 i idą do domu. I pomimo sugestii wcześniejszych pani Vicky Ford, która jest przewodniczącą komisji, całość została zamknięta w trakcie dyskusji ze względu na to, że po prostu pracownicy techniczni sobie poszli do domów. A to też wiele pokazuje o tej instytucji. Propozycji było wiele, argumentów było wiele przeciwko. Natomiast tak jak mówiłem, no, w praktyce możemy jedynie doradzać ludziom, którzy są ciałem doradczym, w związku z czym nie wygląda to najlepiej. Ostateczne głosowanie w sprawie ma mieć miejsce w czerwcu. Wiele osób sugeruje spośród posłów dobre nastawienie, próbę obrony naszych pozycji. Są tacy, którzy rzeczywiście, tak jak poseł Iwaszkiewicz, na pewno będą głosować przeciwko propozycjom komisji. Natomiast przygniatającą przewagę tam mają niestety socjaliści i ludzie, którzy uważają, że generalnie cokolwiek, co jest w rękach obywateli, powinno być pod ścisłą kontrolą rządu unijnego de facto, tak? Nawet nie rządów krajowych. Także tak to mniej więcej wyglądało. Z propozycji poprawiających dyrektywę, najbardziej zatrważającą propozycję przedstawiła pani Vicky Ford, która jest, tak twierdzi, po stronie osób broniących dostępu do broni praworządnym obywatelom Unii Europejskiej. Jest propozycja zakazania posiadania przez osoby prywatne jakiejkolwiek broni, która używa kalibru, który ma swoje pochodzenie,
z sił zbrojnych. To znaczy, że właściwie wszystkie popularne kalibry używane w łowiectwie, wszystkie kalibry popularne w dyscyplinach dynamicznych, w strzelectwie sportowym, rekreacyjnym, właściwie będą zakazane. Tak? Także czy to by był 308 Winchester, czy 223 Remington, czy popularny kaliber kałachowy i wiele, wiele innych, bo nawet 8x57 IS przecież też ma źródło swoje w siłach zbrojnych jeszcze cesarskich Niemiec, a potem podczas II wojny światowej było używane też przez wiele krajów. Także tak wyglądają niektóre z propozycji poprawiających rzeczywistość. Przy czym znowu to są propozycje przedstawione ciału doradczemu i gdzie jest obawa? Te złe propozycje, obawiam się, że mogą wejść w życie, tak? To znaczy te propozycje, które by złagodziły atak, mogłyby być odrzucone, natomiast te pogarszające sytuacje, obawiam się, że mogą być, może być spojrzenie przychylne na nie. Z takich absurdalnych propozycji, które bardzo się podobały wielu posłom z większości parlamentarnej tam w komisji w Parlamencie Europejskim, to jest, żeby magazynki były istotną częścią broni. Na jakiekolwiek sugestie, że to nie jest jedna część, że składa się z wielu części, że jest powszechnie dostępna, że to nie utrudni życia terrorystom, to nie działało. Całe obrady były nienagrywane i oficjalnym powodem podanym przez panią reporterkę było to, żebyśmy mogli swobodnie porozmawiać. Natomiast ewidentnie było widać, że główną przyczyną było to, żeby nie było kompromitacji merytorycznej posłów przeciwnych posiadaniu broni. To znaczy padały tam takie zdania w stylu jednego z posłów Parlamentu Europejskiego przeciwnego nam, który chce wprowadzić tą złą dyrektywę. Cytuję. Rozumiem, że jak podłączymy magazynek o dużej pojemności do karabinu samopowtarzalnego, to od tej chwili to będzie broń automatyczna, tak? I dopiero jak spojrzał na miny ekspertów, to się wycofał, zdając sobie sprawę, jakie głupoty gada. I to jest taki sztandarowy przykład tego, że ci ludzie po prostu nie mają pojęcia ani o broni, ani o praktyce użycia broni. Czy to w strzelectwie sportowym, czy to w łowiectwie. Po prostu nic na ten temat nie wiedzą. Bardzo fajne były wystąpienia przedstawicieli Finlandii, którzy bardzo ładnie argumentowali przeciwko nowej dyrektywie. Taką ciekawostkę nieznaną większości Polaków, można powiedzieć. Rezerwiści w Finlandii używają broni samopowtarzalnej, podobnej do broni wojskowej, tylko że po prostu bez możliwości przełączenia na ogień ciągły. I ta broń jest ich własnością prywatną. Stąd tak silny opór w Finlandii przeciwko tej dyrektywie, bo jako, że to jest broń prywatna, a nie broń rządowa, no to objęłoby to wszystkich rezerwistów obrony terytorialnej finlandzkiej. I dlatego Finlandia tak stanowczo, również rząd, również tamtejsza policja, przeciwstawia się jakimkolwiek propozycjom komisji. I niestety widać takie sugestie już, że to może wyłączymy z tej dyrektywy Finlandię. Będą mieli taki rabat brytyjski, że tak powiem. Natomiast niestety polski rząd nadal w tej sprawie głośno i stanowczo się nie wypowiedział. Miejmy nadzieję, że to się zmieni w najbliższych czasach, w najbliższych tygodniach, biorąc pod uwagę to, że no, silnie uderzy to w organizacje praobronne czy próby budowy skutecznej obrony terytorialnej. Jeżeli chcą Państwo, żebyśmy dalej bronili praw obywateli do posiadania broni, do używania jej legalnie, zarówno do sportu, do łowiectwa czy do samoobrony, prosimy o wsparcie. Jedynym źródłem finansowania fundacji są ludzie dobrej woli, którzy wiedzą, że obrona naszej wolności to nie jest jeden grosz i jedna kropla krwi. Stąd, żebyśmy mieli takie możliwości jak obrona naszych praw, czy to w Brukseli, czy w Warszawie, czy jakieś prace eksperckie, to wszystko kosztuje. Także prosimy o wsparcie. Można nas wesprzeć, wchodząc na stronę adarma.pl. W zakładce Wesprzyj są wszelkie dane, które są potrzebne do tego, żeby nas wesprzeć. Dziękujemy serdecznie.